Szanowni Państwo, witam serdecznie po dłuższej przerwie. Ostatnim razem, proszę Państwa, widzieliśmy się w styczniu. Po dłuższej przerwie witam na kolejnym spotkaniu Klubu Pochwała Inteligencji na Górnym Śląsku. Dzisiaj chciałem Państwu zaproponować rozmowę również o historii, ale trochę tej historii młodszej, tej, która się toczyła od 1989 roku na naszych oczach niemal. Historii widzianej z perspektywy prezydentów, poszczególnych prezydentów III Rzeczypospolitej, a gościem jest naszego klubu autor książki Strażnicy Rzeczypospolitej, prezydenci Polski w latach 89-2017, którą to książkę można nabyć i uzyskać autograf autora. Autor, który jest badaczem historii najnowszej, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, ale również jest politykiem, wieloletnim posłem, wicemarszałkiem Sejmu i wreszcie doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. A Tomasz Naweć, bardzo serdecznie witam. Bardzo grywam. Panie profesorze, jak miałem pana przedstawić, zacząłem zastanawiać, czy najpierw przedstawić pana jako historyka, przedstawić pana jako polityka. Kim pan jest bardziej, historykiem czy politykiem? Nie ulega wątpliwości, kim jestem obecnie. Obecnie już jestem outsiderem, przebywającym na emeryturze. Uważam, że jak człowiek jest z 49 roku i dobiega 70, to powinien się dać na emeryturę. Śledzę aktywność osób z mojego rocznika i uważam, że Rzeczpospolita lepiej by wyszła na tym, gdyby poszło w moje ślady. Proszę Państwa, nie jestem tylko złośliwy. To znaczy, wydaje mi się, że zachowuję kontakt z rzeczywistością, poza tym, że jestem na emeryturze, to pracuję jako nauczyciel akademicki, chociaż już właśnie nie na uniwersytecie, wybrałem moim zdaniem naszych uczelni, gdzie widzę w swojej działalności na nauczycielskiej większy element misyjności, czyli Akademię Humanistyczną w Kułtusku. Z wielu względów nie miejsce, żeby o tym mówić, ale też właśnie w Kułtusku, gdzie pracuję już od ponad 10 lat, pracuję na Wydziale Nauk Politycznych i jestem takim coraz bardziej przysposobionym politologiem i muszę powiedzieć, że w pracy nad tą książką tutaj wiedza mi się przydała. Nie, ja w ogóle cenię sobie określenie polityka. Uważam, że polityków prawdziwych w Polsce to można na palcach jednej ręki policzyć. Reszta to są ludzie, no tacy wyrobnicy polityki. To u nas, ja wiem, że u nas, prawda, poseł zostanie posłem pierwszej kadencji, bo tylko oni mówią w telewizji. My politycy, prawda, uważają, że funkcja czyni człowieka. To jest oczywiście wielkie nieporozumienie. Przypadek sprawił, że moje losy zostały zamieszane w politykę, ale zawsze łączyłem pracę czy to w Sejmie, czy w Kancelarii Prezydenta z pracą na uczelni. Uważam, że to jest niezbędne, żeby polityka człowieka nie głupiała. No jest coś takiego w tych korytarzach i gabinetach władzy, od Sejmu poczynając, z ministerstwa czy inne urzędy, że jak się tam spędza większość dnia, to zaczyna się myśleć, że Polska wygląda jak te urzędy, prawda? A to jest kompletne nieszczęście. I to zresztą widać w tych zachowaniach. Więc raz jeszcze najkrócej powtórzę. Jestem outsiderem, człowiekiem, który od 1972 roku uprawia zawód historyka. Od 10 lat w wymiarze dydaktycznym, ale też i badawczym, coraz bardziej też łączy to z politologią. I wszystko to mi się bardzo przy pisaniu tej książki przydało.
To jest książka, która traktuje o bardzo gorącej materii, no bo jeśli chodzi o te wydarzenia z początku lat 90. czy z przełomu lat 80. i 90., to jak mówił Wieszcz, one się już odpowiednio jak figa ucukrowały, jak tytuły leżały, można o tym, jest też odpowiednia baza źródłowa, można o tym w miarę z dystansem i obiektywnie pisać. No ale jeśli chodzi o te wydarzenia sprzed lat kilku, no jak kończę książkę w roku 2017, no to oczywiście tu dystansu nie ma. Więc myślę, że jeśli chodzi o pisarstwo, to ta książka najbardziej spełnia kryteria książki pomitologicznej i tak bym ją określił. No właśnie w kontekście książki chciałem dopytać, bo zawsze wydawało mi się, że polityk to jest ten, kto kreuje rzeczywistość, a historyk to jest ten, kto ją opisuje, ocenia, interpretuje. I te dwie role się wzajemnie wykluczają, bo musiałby w tym momencie historyk recenzować sam siebie. Chciałem zapytać, na ile pan zna większość prezydentów, większość osób, które sprawowały urząd prezydenta, na ile znając te osoby, mając do nich indywidualny stosunek, życzliwy bardziej lub mniej, byłbym w stanie napisać obiektywnie w książce, zrecenzować ich okres sprawowania władzy, no, napisać to sine ira et studio, bez gniewu i bez sympatii. To jest możliwe. No właśnie, no to jest ten problem, na ile można być obiektywnym, opisując wydarzenia, w których się uczestniczyło, które się widziało. Ja tam małym żuczkiem byłem w tych wydarzeniach, nawet jak zajmowałem, wydawałoby się, sądząc po pensji, precedencji, wysokie stanowiska, jak wicemarszałek Sejmu, to tam, proszę Państwa, wicemarszałek Sejmu, to, jak już nie wiadomo, co z człowiekiem zrobić w Polsce, to zostaje wicemarszałkiem Sejmu, prawda? Więc albo wicepremierem, bo to są dwa takie stanowiska z bardzo wysoką pensją, z kabinetem, z samochodem, z ładnym tytułem, ale niewiele znaczące. Więc ja tam w wielkiej polityce byłem małym żuczkiem. Kilka razy przypadek sprawił, że otarłem się o większe sprawy w polityce. Chyba najbardziej przez zupełny przypadek stałem znaczenie komisji badającej aferę Rywina. No bo to rzeczywiście był ważny moment Rzeczypospolitej. Dla dziejów Rzeczypospolitej. Nie tylko komisja, co afera, ale sama komisja też. Natomiast znałem wszystkich, znaczy nie tylko te wydarzenia, bo to nawet, znaczy jak zacząłem czytać, gromadzić materiały, bo ja przystąpiłem do pracy nad tą książką ze znajomością warsztatu historyka, politologa i z solennym, realizowanym rzeczywiście postanowieniem, że będę nie tylko korzystał z warsztatu, ale też te wszystkie wymogi warsztatu spełnią, czyli prześledzę archiwalia, literaturę, to co do tej pory napisano, źródła, a tego jest multum, to naprawdę wielka praca. No ale ja też miałem swoje wyobrażenie o tych wydarzeniach na bieżąco. To ktoś powie, przez to pomaga, prawda? Mówi się często w historii literatury, nie zrozumie poety, kto nie żył pod jego niebem i nie oddychał jego powietrzem, prawda? Przy obserwacji polityki to też trochę pomaga, ale też bardzo ogranicza, proszę Państwa. Historyk zwłaszcza świetnie wie, tu politolodzy tego nie doceniają i są na to zaimpregnowani i stąd moim zdaniem wiele błędów i mylnych ocen politologii. Historyk świetnie wie, że nic bardziej zgodniczego jak bezpośredni świadek wydarzeń. Opowiada się taką anegdotę właśnie na pierwszym roku studiów historycznych, jak trzeba uważać na świadków wydarzeń, jak to w 60-lecie bitwy pod Borodino zrobiono w Moskwie wielką imprezę, prawda, z udziałem celu moskiewskiego establishmentu i gdzieś tam w Rosji, oczywiście przy pomocy policji, bo kto by ich znalazł, znaleziono ostatniego żyjącego świadka wydarzeń, jako młody chłopak drapał się na drzewo i patrzył na telewizję. No i zaproszono go na scenę i prowadzący mówi, no dziadku,
powiedzcie, jak ta bitwa wyglądała. Więc on tam zaczyna mówić, bez składu, bez ładu, bo nie obyty z audytorium, więc temu przerywa, mówi tak, no ale dziadku, powiedzcie, a Napoleona żeście widzieli? A widziałem, mówi, do tej pory widzę tak, jak żywy był. No i jak wyglądał? A, mówi, wielkiś, z taką długą, siwą brodą, wysoki. Opisał stereotyp cesarza oczywiście, czy cara Rosji. Ale 100% wierzył, że tak Napoleon wyglądał. Więc relacja świata wydarzeń, proszę Państwa, jest niesłychanie zbrodnicza. No, ja byłem świadkiem wydarzeń, który przykrawał to potem ze świadomością, stojąc do tej widać, że mam dystans do świadków wydarzeń. Natomiast tak naprawdę o wiele bardziej nasz niż na mojej pamięci o tych wydarzeniach opierałem się na tym, na czym się zawsze badacz musi opierać, czyli na materiale źródłowym, który jest. Kłopot polega na tym, nie chcę tu wchodzić w tajniki, bo zaraz bym Państwa zanudził, jak każdy badacz, że to jest paradoks współczesnych czasów, że dokumentacja źródłowa jest coraz bardziej uboższa. Coraz więcej rzeczy, zwłaszcza w takim urzędzie jak Urząd Prezydenta, mówi o wielkiej polityce, załatwia się na tak zwaną gębę. Nie mówię o codziennym urzędowaniu kancelarii, na tych nominacjach, prawda, obywatelstwach, ułaskawieniach, całej aktywności prezydenta w registracji. No tu jest oczywiście wszystko starannie udokumentowane, prawda. Natomiast jeśli chodzi o to, co najgęstsze, co najistotniejsze, czyli politykę, to się załatwia na gębę. I tak naprawdę ma się do czynienia w wielu decyzji prezydenta. A jakie były wybory, jakie były, co wpłynęło na taką, a nie decyzję, tego praktycznie nie wiemy. I z tym jest coraz gorzej. I tutaj moja wiedza. Ja właśnie, już ostatnie słowo, jeśli chodziło o osobistą znajomość prezydentów. Ja znałem wszystkich prezydentów. Znaczy, Jaruzelskiego jako prezydenta nie znałem, ale poznałem go już jako emeryta i kilka razy z nim rozmawiałem już w czasach, kiedy byłem doradcą Komorowskiego. Więc Wałęsę znałem, no tak jak uznał Wałęsę poseł Sejmu 93-97, no, wtedy cały Sejm niemalże walczył z Wałęsą, Wałęsa walczył z Sejmem. Ja byłem wiceprzewodniczącym Komisji Wraskiej, która badała taki słynny obiad w Wrasku, gdzie Wałęsa zorganizował bunt generałów, mając jak doprowadzić do zdymisjonowania admirała Kołodziejczyka, ministra obrony. No i wtedy dostąpiłem zaszczytu, że Wałęsa nie zapamiętał, prawda? Nawet z dumą to wspominam, bo Lex Wałęsa z nazwiska, oczywiście tam to rzadko mówię, bo was są pamięć do nazwisk, no ale właśnie mi powiedział, kiedyś nie będą mi te pukanie i nałęcze w wojsku mieszały, prawda? Szczególnie się zdenerwował, że na głowie stawałem, żeby biskupa Głódzia, ordynariusza, przed komisję wezwać. Na ekscelencja się schronił pod szaty prezydenta, żeby tego nie uchwycić, służył tu skutecznie. Ale to była znajomość, Boże. I potem oczywiście poznałem Lecha Wałęsę, ile razy z nim rozmawiałem, ale to już były prezydent, a to są dwie różne rzeczywistości. Znałem też Lecha Kaczyńskiego, byliśmy posłami po 2001 roku razem. O tyle miałem bliższą okazję poznać go dzięki redaktorowi Unicy Olejnej, bo ona zapraszała na śniadanie braci Kaczyńskich, a właśnie w czasach komisji Lewina, to było kilkanaście miesięcy, też korzystałem uczestnikiem tych śniadań. No a śniadania, poza tym, co na antenie, to mają swój najbardziej sympatyczny czas przed śniadaniem i po śniadaniu. I Lech Kaczyński, obok którego siedziałem, no siedziałem od braci Kaczyńskich, albo obok trzeciego bliźniaka, bo śniadania u Barbarzyńskiej, Boże, o 9:00, gdzie to bracia Kaczyńscy,
by się zerwali na dziewiątą, no, przychodzili co trzeci tydzień, to znaczy raz Lech, raz Jarosław i raz Ludwik Dorn, prawda? Ale ja poznałem wtedy Lecha Kaczyńskiego i autentycznie polubiłem. No, najbliżej znałem Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja nie ukrywam, że ja lubię, darzę sympatii Jarosławowi Aleksandra Kwaśniewskiego. Dostępuję tego zaszczytu, że Aleksander Kwaśniewski mówi o mnie jako mój przyjaciel, ale to do tego nie przywiązywał większego znaczenia, bo Aleksander Kwaśniewski mówi tak pewnie o kilkuset ludziach w Polsce, więc to nie jest postać, która by słowo przyjaźń rezerwowała dla no, to, co na ogół uważam, wiesz, jak ma przyjaciół w życiu. Kilku, prawda? Jednego, dwóch, prawda? No więc właśnie, tak jak pan pokazuje na palcach. Ale kontaktuję się regularnie z Aleksandrem Kwaśniewskim od początku lat 90. Na początku lat 90. byłem jego jedynym zastępcą jako wiceprzewodniczący Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze drogi się rozeszły, to znaczy ja go porzuciłem, jako ludzi zdradziłem, prawda? Ale nie rzuciło tego już potrzeby cienia na tym, którego urok i wielkość tej osobowości. Inny by skreślił, wyklął, przeklął Kwaśniewski, nie? Także zwłaszcza w drugiej kadencji byłem częstym gościem prezydenta, bo patrzy za kulisy tej prezydentury, co jest niesłychanie ważne, bo muszę powiedzieć, prezydent na scenie i prezydent za kulisami to są dwie różne rzeczywistości. No i rzecz jasna, o tym już tylko jednym zdaniem, świetnie poznałem i sceny, i kulisy prezydentury Bronisława Komorowskiego jako jego doradca. Z tym, że ja Bronisława Komorowskiego znałem jeszcze od lat kilkudziesięciu. Poznaliśmy się na pewno w połowie lat 70. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu. On był wtedy studentem, a ja byłem młodym, zdolnym, partyjnym asystentem, co jest nie bez znaczenia, bo on wtedy właśnie już wsiąkał po uszy w opozycyjną działalność. To był lata moment, rok 78, Radom, koszmar procesów radomskich, on był to zaangażowany, to się ulewało na moim wydziale, bo to kilka osób albo i kilkanaście z mojego wydziału w tą aktywność było zaangażowanych, więc tak to wygląda. Ale starczy, bo jak Państwo widzicie, zwięzłych wypowiedzi nie jest moją zaletą. Andrzeja Dudy Pan nie poznał. Co? Andrzeja Dudy Pan nie poznał. Bo to ostatni z prezydentów, których Pan opisuje. Osobiście nie, proszę Państwa. Osobiście nie. Poznałem dosyć dokładnie otoczenie Andrzeja Dudy w kampanii wyborczej, bo żeśmy się wtedy fechtowali nauki tej ziemi, ale nie miałem okazji osobiście Andrzeja Dudy poznać. Trzeba powiedzieć dobrze o tej ekipie, że kilka razy byłem zapraszany na różne spotkania poświęcone historii z udziałem prezydenta przez kancelarię prezydenta. No, jeśli się zaprasza portparol w sprawach historii poprzednika, to oczywiście nie jest decyzja urzędnika kancelarii i nawet sektorowego ministra prezydenckiego, tylko to każdy minister ostrożności spyta szefa, czy to świnie zaprosi, czy nie, prawda? Żeby nie było potem na niego. Ale muszę powiedzieć, doszedłem do wniosku, że to za wysokie progi, jak na moje nogi. I powiem wprost, chociaż tu właściwie zachowuje się jak człowiek, który na początku spotkania opowiadał o finale książki sensacyjnej, o której mamy mówić całe spotkanie. Nie przyjąłem też tego zaproszenia, bo nie potrafiłbym wziąć udział w zaproszeniu z człowiekiem, którego jako prezydenta Rzeczypospolitej nie tyle nawet nie cenię, ale po prostu nie szanuję, bo uważam, że Andrzej Duda sprzeniewierza się w istocie misji prezydenckiej. To Andrzej Dudzie za chwilę, bo jak Pan zauważył, to jest finał.
tej intrygi. A zacznijmy od początku. Ja może takie przykrojowe pytanie na początku. Jaki francuski znany pisarz Romain Gary ukuł taką politologiczną, pseudopolitologiczną tezę o tym, że po każdym łysym przywódcy Związku Radzieckiego następuje przywódca obłosiony. To się sprawdza również we współczesnej Rosji, począwszy od Lenina, aż po Putina. Chciałem zapytać, czy w Polsce każdego prezydenta związanego ze środowiskiem konserwatywnym zastępuje, musi zastąpić prezydent związany ze środowiskiem liberalnym? Czy można taką matrycę przedstawić do tych następstw? Nie, znaczy... Tak, no jest ta konserwatywna. O ile rzeczywiście mniej więcej się zgadza w Związku Sowieckim, co prawda. Chociaż nie do końca, bo Jelcyn nie był łysy, a po Jelcynie... Ale Jelcyn był po Gorbaczowie, który był łysy. Ale po Jelcynie był Putin, który jest łysy. Łysy? Nie, ja pamiętam Putina z roku 99, 2000, nas dzieli metryka. Pan myśli o współczesnym Putinie, ale Putin rządzi 18 lat. On się, nie daj Boże, przekonał, że męskość ma to do siebie, że z każdą dekadą jednak włosy bardziej nie rosną. Ale żarty na bok, proszę Państwa. Nie, ja uważam, że nie ma takiej prawidłowości w ogóle. Jest duża różnorodność. Ja bym w ogóle miał kłopot, który z prezydentów jest, jak pan powiedział, konserwatystą. Związany ze środowiskiem. Tak. Środowiskiem, które go popiera, prawda? No, takie rzeczy można wyczuć. No ale jakich poglądów był Lech Wałęsa? No, Lech Wałęsa był poglądów Lecha Wałęsy. No to prawda, ale to jest ja tylko na oś poglądów w ogóle socjalizm, liberalizm, konserwatyzm nie nanosił, prawda? Bo no, Lech Wałęsa jest wartością samą w sobie. Aleksander Kwaśniewski, proszę Państwa, który był człowiekiem, jest zaciągły i on te poglądy ma niezmienne, chociaż oczywiście one ewoluują, krzepną, trochę się zmieniają, bo rzeczywistość się zmienia, prawda? Tylko dinozaury nie zmieniały poglądów, no ale dlatego wymarły, prawda? Więc, ale generalnie rzecz biorąc, Aleksander Kwaśniewski przed prezydenturą, w czasie prezydentury i po prezydenturze identyfikuje się ze środowiskiem lewicy, ale pewnie o tym będziemy jeszcze mówili, teraz nie krótsza, rapidalna pigułka, no ale przecież to był ten prezydent, który zrealizował główne cele tej Polski konserwatywnej i liberalnej, prawda? Aczkolwiek jeden zrealizował w innym kształcie niż komisja marzyli, no bo był współautorem, najważniejszym architektem konstytucji. To nie jest konstytucja Polski konserwatywnej, ale Polski liberalnej już tak. Jedna z największych bzdur, która się o naszej konstytucji opowiada, że to jest konstytucja postkomunistyczna. To kompletna absurd, to trzeba w ogóle konstytucji w ręku Niemiec, zero wiedzy prawniczej, zero wiedzy o komunizmie, o postkomunizmie, żeby takie andrody pleść, prawda? Jeśli by nasze zapisy naszej konstytucji najkrócej charakteryzować, to nie inne więcej jest ducha liberalnej demokracji, a nie postkomunizmu, prawda? Natomiast Lech Kaczyński, czy on był liberalem? Był bardziej liberalny od brata, ale co nie znaczy, że był liberalem, to był taki konserwatywny. Lech Kaczyński sam z sobą mówił o sobie z dumą, o czym też mówił Jarosław Kaczyński, tylko że Lech Kaczyński rzeczywiście taki był, a Jarosław Kaczyński tylko uważa, że taki jest. Bracia o sobie mówili, Jarosław już teraz rzadziej, bo to ojciec Storunia się na to krzywi. Mówią, że są wychowani przez lewicowy, socjalistyczny, czyli PPS-owski, że nie boż. Jak się popatrzy na wiele poglądów Lecha Kaczyńskiego, to one są z ducha, że nie boże.
Oczywiście jest liberalny, był liberalnym, też się tym od Jarosława różnił, zwłaszcza tego obecnego, tak światopoglądowy, bo miał liberalny światopogląd. Tylko, że liberalny światopogląd jeszcze się nie zgubił, nijak nie ma do osi poglądów na inne kwestie. Rzeczywiście w tym papierku lakmusowym polskiej postawy światopoglądowej, czy dopuszcza się możliwość usunięcia środka ciąży, czy nie, to Lech Kaczyński, chociaż katolik, podobnie jak Komorowski, bo oni mieli bardzo podobny w tej sprawie pogląd. Mówił tak, prawda, no, wiadomo, co się z prezydentową stało, jak została Kaczyńską, jak została sponiewierana przez tegoż zakonnika z Torunia, jak publicznie taki pogląd wyraziła, prawda. I, ale mąż się za nią ujął i publicznie zażądał przeprosin, i publicznie się wyraził mocnym słowem o księdzu Ryzyku i powiedział, że jego noga nie postąpi w tej rozgłośni i nie postąpiła nigdy. I ja muszę powiedzieć, jak starannie rozróżniam między braćmi, to też rozróżniam, że Lech Kaczyński, chociaż musiał za to zapłacić określoną cenę, oczywiście naraził się Ryzykowi gruntownie, a to tak lekko licząc jest kilkaset tysięcy głosów. Kaczyński w planie miał każdy prezydent reelekcji, więc to był naprawdę akt dużej takiej cywilnej odwagi. No, po prostu zademonstrował to, co redaktor Olejnik nazywa kochones. Ja nie będę tłumaczył tego na polsku, choć uśmiech wiem, że niektórzy wiedzą, zwłaszcza mnie cieszy, że niektóre się uśmiechają. Więc proszę Państwa, a Jarosław Kaczyński słówkiem nie śmiał się zawartową ująć. Natomiast Komorowski, no, ten najbardziej klasyczny konserwatysta, oczywiście. Aczkolwiek dorobiono mu gębę liberała w 2015 roku i jedno ze słabości było to, że spora część Polski uważała, że to prezydent liberalizmu. Także ja bym, muszę powiedzieć, nigdy się nie podjął, nigdy bym się nie podjął takiego przyporządkowania, a gdyby mi przyszło test wypełnić na przykład w szkole średniej i gdzie byłoby do wyboru, to nie potrafił wybrać. I w głowę bym zachodził, co autor, jaki autor tekstu prawidłowe odpowiedzi wymyślił, prawda? A dlaczego, panie profesorze, ujął pan wśród tych sześciu prezydentów Wojciecha Jaruzelskiego, czyli osobę, która większością swojego dorosłego życia budowała PRL. Osobę, która dowodziła wojskami PRL-u, tłumiąc Prasną Wiosnę. Człowieka, który brał udział w stłumieniu strajków na Wybrzeżu, Komisji Obrony Narodowej, no, dyktatora stanu wojennego. Co pana skłoniło do tego, żeby ująć, żeby nazwać go strażnikiem Rzeczpospolitej? No wie pan, bo na początku lat 60. bezpieka aresztowała Henryka Holanda, ojca Agnieszki Holand. I przesłuchiwali go tam na Rakowieckiej i on zginął po wypadku okna. I cała Warszawa uważała, że go bezpieka wypchnęła tym oknem, co zdaje się nie było zasadne, bo my tam już dosyć dobrze znamy kulisy śledztwa w sprawie Holanda, wszystko wskazuje na to, że było autentyczne samobójstwo. Ale cała Warszawa uważała, że go po prostu zamordowali w ten sposób. I pochowali go na Powązkach i to był stary komunista, który przyszedł Szynelu ze wschodu jeszcze. Ktoś wielkiej kariery nie zrobił. Został dziennikarzem. I to coraz bardziej takim narażającym się władzy, no nie kadzeniem kolejnym ekipą, tylko miał swoje poglądy. To córka ma po nim najwyraźniej, prawda? Ale wtedy środowisko warszawskie się podzieliło na konformistów, którzy znali, kolegowali się z Holandem, ale jak pójdą na pogrzeb? Nie jak, prawda? Wiadomo, obfotografują, komisja kontroli partyjnej wezwie, prawda? No i ci, którzy mieli charakter.
charakterów PRL-u też ludzie dzielili się na tych bez charakteru i tych z charakteru. Akurat legitymacja partyjna niczym nie świadczyła. Tak był dylemat tych z legitymacjami partyjnymi. No i było kilkaset osób, prawda? I oczywiście potem wszystkich wzywano przed Komisję Kontroli Partyjnej, czy przed taki organ wewnętrznej Policji Partyjnej. I zadawano pytanie właśnie, dlaczego żeście towarzyszy poszli na pogrzeb Henryka Holanda, prawda? I a to zaraz będzie krótka odpowiedź na pana pytanie. I mi się najbardziej opadała odpowiedź jednostaniowa i na tym się skończyła cała rozmowa. Poszedłem na pogrzeb Henryka Holanda, bo umarł. Proszę państwa, dlaczego ja się zajęłem Jaruzelskim? Bo był prezydentem Polski, prawda? Natomiast... Nie, to moje pytanie... Nie. Znaczy, to jest oczywiście najkrótsza odpowiedź, ale tylko formalna. No, ale jak się pisze o prezydentach Polski, to, proszę państwa, ja potem widziałem ten dylemat Bronisława Komorowskiego. Bo Jaruzelski miał i umarł w momencie dla Komorowskiego najgorszym, jaki można. Bo Komorowski, tak jak w 1989 roku, był zdecydowanym przeciwnikiem okrągłego stołu, wyboru, bo uważał, że komuna słabnie, w związku z czym jak w 1980 roku chce się niby dogadać, żeby się wzmocnić i wziął za twarz, jak się wzmocni. Czyli, że prawda, najpierw będzie ustępstwo z sierpnia, a potem będzie po kilkunastu miesiącach stan wojenny z grudnia. No to takie też u nas osoby, która zaangażowała się w dłuższy festiwal wolności czasu Solidarności, no a potem trafiła do obozu internowania. I Komorowski ani nie głosował w wyborach 4 czerwca, nie wyszedł praktycznie z podziemia. Ja go spotkała we wrześniu 1989 roku propozycja, żeby został dyrektorem gabinetu politycznego ministra Hala, no to musiał ręce zdjąć fartuch drukarski, ręce umyć z farby drukarskiej, podrukował właśnie antyrządowe ulotki, które mówiły, nie wierzcie, prawda, umowie z komunistami zdradzą, oszwabią, nie tędy drogę, trzeba trwać w uporze. Ale on był człowiekiem tego formatu, że po pierwsze zrozumiał dosyć szybko, że się pomylił i potem otwarcie o tym mówił. I był absolutnie szczerze przekonany, też to bardzo było widać po jego urzędowaniu, że umowa okrągłego stołu, wiadomo, komuniści, to była gra przez komunistów podjęta znaczonymi kartami. Ale ta gra się wymknęła spod kontroli, ono, ten proces zaczął żyć własnym życiem. No i 4 czerwca to było to wydarzenie, jak się okazało, które zwichnęło kręgosłup systemowi komunistycznemu w Polsce. I 4 czerwca Komorowski uważał, zresztą to była jedna z jego porażek, chyba tych porażek więcej w swoich relacjach z Platformą Obywatelską, bo było marzeniem, życzeniem Komorowskiego, żeby 4 czerwca Sejm uchwalił świętem. Państwowym świętem wolnym, to jest święto państwowe, ale nie jest dzień wolny od pracy. To był dzień wolny od pracy, żeby do tych dwóch polskich świąt narodowych, święta Konstytucji 3 maja, święta Niepodległości 11 maja, poszło trzecie święto, święto wolności 4 czerwca. No ale prawda, Rostowski wyliczył, to 9 milionów kosztowało, kolejny dzień wolny bez pracy, prawda, więc kombinowali, a koń pod górę utrącili, a Komorowski miał to do siebie, że tam ostro rozmawiał z liderem Platformy w szczerych ścianach gabinetu, ale na zewnątrz tylko uśmiechy, prawda? Bo nie wypada, żeby prezydent Rzeczypospolitej bawił się z premierem Rzeczypospolitej. Tutaj u nas w słynnej wojnie o krzesło pozostawił głęboki ślad w Komorowskim i spowodował postanowienie nigdy w czasie swojego urzędowania awantury, chociaż był przekonany, że on są koncentracji z rządzącymi i będą problemy. Ale i właśnie takim momentem wymarzonym przez Komorowskiego miały być wielkie, nie tylko ogólnopolskie, ale światowe obchody
ćwierć wiersza 4 czerwca. 4 czerwca 2014 roku, proszę Państwa, i był, Clinton przyjechał. I to nie tylko tam przyjechał, prawda, żeby wygłosił w Warszawie niesłychanie ważne, do tej pory jedno z najważniejszych swoich wystąpień, wystąpienie, bo ono na nowo zdefiniowało politykę Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Unieważniło reset, no bo to było kilka miesięcy po zajęciu Krymu, po zasadniczej zmianie polityki rosyjskiej. Tutaj przywódca świata zachodniego w Warszawie zdefiniował na nowo politykę Zachodu wobec Rosji, w której to polityce Polska, państwo flankowe, była niesłychanie żywotny kształtem tej polityki zainteresowana. No w ogóle przyjechało, prawda, kilkunastu prezydentów, premierów, no, z pierwszej półki gości było około 40. Największe spotkanie takie w Polsce, prawdę mówiąc, w czasie tego ćwierćwiecza, a i do dzisiaj, prawda, nie przebite, no bo dzisiaj wiadomo, przywódcy światowi się do Polski nie gardną. No i co? Mówimy o Jaruzelskim oczywiście. No, co zrobił Jaruzelski? Tyle lat chorował i wziął i umarł, proszę Państwa, na tydzień, na 10 dni przed tym świętem. No i to był wielki dylemat Komorowskiego. Co zrobić? Komorowski, który był antykomunistą, Jaruzelskiego jako dyktatora nie cierpiał, proszę Państwa, no bo ta bezpieka go szykanowała, prawda, od połowy lat 70. Był jednym z jedną z osób, która trafiła, nielicznych zresztą, do komunistycznego więzienia jeszcze przed 80. rokiem, no bo on został aresztowany za zorganizowanie obchodu Święta Niepodległości 11 listopada 79 roku i został skazany. No niewielki, ale jednak wyrok więzienia. Żeby było pikantnie, skazał go sędzia Andrzej Kryże, wiceminister sprawiedliwości w pierwszym rządzie Jarosława Kaczyńskiego, zastępca Jowy, prawda? Więc natomiast no miał ten dylemat, co zrobić z Jaruzelskim, prawda? Postanowił? Jak go pochować? Postanowił się, pamiętam te spotkania u prezydenta, kilka osób. To już był ten czas, że prezydent nie mógł się wesprzeć na swoim mentorze, bo on już nie żył, czyli na Tadeuszu Mazowieckim. I prezydent nie ukrywał tego przed nami, że się miota, znaczy przed tymi kilkoma najbliższymi współpracownikami. I w końcu zdecydował, że do jak nie wiesz, jak się zachować, to jest zachowanie przyzwoicie. Naciskał też, proszę Państwa, na prezydenta. To tam mam to też powiedzieć, bo Kościół Matka Nasza ma kilka różnych twarzy. Naciskał na Komorowskiego, żeby się zaangażował w pogrzeb Kościół, no ponieważ Kościół co niesłychanie ceni na nawrócenie Jaruzelskiego. Jaruzelski na kilka tygodni przed śmiercią autentycznie się nawróci. I to nie tak, że to tam, prawda? No ja muszę powiedzieć, niech Pan nie kręci głową, ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, bo tak się złożyło. Ja zresztą uważałem, znaczy nie śpieszyłem się ze swoim zdaniem, no bo ja były komuch, prawda, no to wiadomo, prawda, czym skorupka zawodu nasiąknie, tym na stare śrąci, proszę Państwa. Ja się nie śpieszyłem ze zdaniem, ale kiedy już każdy musiał się zokreślić, powiedziałem, że moim zdaniem prezydent nie ma wyjścia. Skoro Jaruzelski był prezydentem, i to nie tylko PRL-u, ale Rzeczypospolitej Polskiej, zresztą powiedziałem, skoro wziąłeś z rąk Jaruzelskiego nominację na wiceministra obrony, a wziął, prawda, bo Komorowski, tak, w 90. roku,
Odnosząc do Dudy, zresztą powiedziałem, co akurat tak autentycznie uważałem. Nigdy się nie kierowałem jakimiś dworskimi odruchami w doradzaniu prezydentowi, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji. Doradca, który za dużo kombinuje w doradzaniu, niewiele jest wart. Uważałem, że największym argumentem, że trafiłem w przekonanie Pomorskiego, że może się zaangażować w pogrzeb Jaruzelskiego, jest to, że jest właśnie antykomunistycznych poglądów i nikt mu nie zarzuci, że uczynił to ze względów koniunkturalnych. No ale kiedy stanęło na to, to Komorowski powiedział, wpłynąłeś na podjęcie przeze mnie decyzji, to byś organizował pogrzeb. Tak? I rzeczywiście ten cały paszport polonezny na pogrzeb generała spoczął na mnie i miałem okazję wtedy rozmawiać i z wysokimi hierarchami kościoła, i oni, których bardzo cenię, prawda? I oni nie mieli najmniejszej wątpliwości. Nic tam, bo te osoby, które kręcą głowę, mówią, tam, prawda, nawrócił się, przyjął ostatnie sakramenty, jak marszałek Piłsudski, do którego księdza Korniłowicza z Lasek przywieziono, jak marszałek był już nieprzytomny, bo gdyby był świadomy, to by go przegonił, prawda. Znaczy, zostawmy nawrócenie, bo to jest kwestia, której nie jesteśmy w stanie zweryfikować. To się dzieje. Nie, nie jesteśmy w stanie zweryfikować uczynki i sytuacje, które się wystąpiło. No ale mówię, zresztą mniejsza o to, nawrócił się czy nie nawrócił. Faktem jest, że na prezydenta, żeby przyszedł na msze święto, bo to na tym się skończyło. Prezydent zdecydował, mówię o Komorowskim oczywiście, bo zawsze o urzędującym prezydencie się mówi, prezydent bez nazwiska. Prezydent Komorowski zdecydował się, że weźmie udział w mszy świętej żałobnej za Jaruzelskiego w katedrze polowej, odprawiany jest to przez biskupa Kustka z pięknym, pochwalnym listem arcybiskupa Kudzia, ordynariusza gdańskiego. Natomiast nie poszedł na pogrzeb. Nie poszedł na pogrzeb, bo uważał, że to byłoby jeden most za daleko. Natomiast też uważał, że pogrzeb już jest zamieniony w demonstrację polityczną. I to przez obydwie strony. Bo rzeczywiście, bardzo ogólnie obserwuję pana mimikę, więc oczywiście demonstrację urządziła prawica, byłem na tym pogrzebie, reprezentując tam z generałem Koziejem prezydenta. Oczywiście nic nie miało wspólnego z powodu tego wyjącego, wygrażającego tłumu na cmentarzu podczas religijnej uroczystości. Czy coś, przecież był tam kapłan, więc to nie była świecka uroczystość, tylko religijna też. Ale więc jeśli chodzi o prawicowych przeciwników generała, to w oczywisty sposób była demonstracja polityczna. No ale ja też świetnie znam środowisko tak zwane postkomunistyczne. To środowisko też urządziło na tym cmentarzu swoją demonstrację. Więc jak mówię, w sumie, przepraszam, to taki bolesna i dramatyczna, dotykająca najdelikatniejszych z duszy karta, więc dlatego się to zgadałem. Proszę Państwa, ale najkrócej mówiąc, Komorowski zdecydował się na to prezydenckie zachowanie, no, ponieważ no, uważał, skoro akceptował Jaruzelskiego jako prezydenta, no to trudno było nie dostrzec, że chowa się byłego prezydenta. Ci, którzy się nie kontaktowali z Jaruzelskim, którzy odmawiali mu, którzy byli przekonani, że nie powinien zostać prezydentem PRL-u, ci jakby mieliby prawo do innych zachowań. Ale od razu powiem, bracia Kaczyńscy wtedy byli niczym Kiemlicze za Kmicicem, za Wałęsą, że trzeba się z Jaruzelskim dogadać. Są, ja je przytaczam w książce, absolutnie nie budzące wątpliwości świadectwa, także z bezpieki, która podsłuchiwała wiece, znaczy relacjonowała wiece wyborcze, zwłaszcza Lecha Kaczyńskiego, jak Kaczyński na pytania
czy dopuszcza wybór Jaruzelskiego, tłumaczył, że jest to nienawistne, ale nie ma innego wyjścia, tylko Jaruzelskiego wybrać, trzeba będzie wybrać prezydentem PRL-u. I on to tłumaczył jeszcze w maju, przed wyborem, w kampanii wyborczej, jak kandydował na senatora. Więc uważam, że mógł pisać o prezydentach Polski, oczywiście można było zastosować sztuczkę, aż się prosiła i na przykład napisać we wstępie, ograniczyć książkę do prezydentów pochodzących z powszechnych wyborów. Tyle tylko, że proszę Państwa, ja pomyślałem, chciałem napisać książkę, może to nie do końca wyszło, bo wątki personalne są najbardziej barwne, atrakcyjne, ale ja chciałem napisać książkę o urzędzie prezydenta. Moje marzenie o książce o prezydentach jest, powiem, o wiele starsze niż mój romans z prezydenturą. Mi się marzyła jeszcze w czasach, kiedy byłem tylko badaczem, książka o prezydentach II Rzeczypospolitej, o głowach państwa II Rzeczypospolitej. Bo ja jako historyk II Rzeczypospolitej mam taki pogląd, że w bardzo istotny sposób negatywnie na dziejach II Rzeczypospolitej odcisnęło się zniknięcie pozycji ustrojowej prezydenta państwa. Po zamyśle Piłsudskiego, w zamyśle centrolewicy konstrukcja aparatu państwowego miała się wspierać na dwóch filarach. Na parlamencie, ale też na silnej prezydenturze, która zresztą nie miała się nazywać prezydenturą, tylko głowa państwa miała się w Polsce nazywać naczelnik państwa, tak się Piłsudski nazywał jako głowa państwa. Naczelnik państwa miał być z powszechnego wyboru, miał dysponować prawem weta. Proszę Państwa, jak ja bym Państwu już szybko kończę ten wątek, jak to znaczy Państwo opisywać prezydenta, którego sobie wymyślił, znaczy głowę państwa, którą sobie wymyślił Piłsudski i centrolewica, to bym Państwu opisał niemalże prezydenta z konstytucji z 1997 roku. To zostało utrącone przez intencje. To jest paradoks, proszę Państwa, bo normalnie mamy prawidłowość w całej Europie, bo tam dalej nie bardzo sięgać poza Europę, ale do pierwszej połowie XIX wieku. W pierwszej połowie XIX wieku wszędzie jest jasne. Silna głowa państwa, prawica. Dla prawicy prezydent stabilizuje państwo. Osłabić głowę państwa, lewica. W Polsce w latach 18-22 odwrotnie. A dlaczego? Ponieważ w powszechnych wyborach nikt nie mógł prezydent głowy państwa odebrać wyboru Piłsudskiego. W związku z czym to zrobiła niemądra polska prawica, nie mogąc Piłsudskiego pozbawić wyboru, oskubała ten urząd, tak go oskubała, że Piłsudski prezydentem nie chciał zostać, prawda? I odmówił kandydowania. To zostawił Piłsudskiego. Ale nie, proszę Państwa, moim zdaniem dzieje III Rzeczypospolitej wyglądają tak, jak wyglądają dlatego, że do 2015 roku prezydenci tą rolę jednego z filarów Rzeczypospolitej, każdy inaczej, ale wszyscy naprawdę bardzo dobrze wypełnili. Zwróćcie Państwo uwagę, jak dzieje III Rzeczypospolitej wyglądają zupełnie inaczej niż dzieje II Rzeczypospolitej. Dlaczego? Dla wielu powodów. Jeden z tych powodów to jest właśnie zupełnie inny kształt systemu ustrojowego, oczywiście w okresie demokratycznym, demokracji, a w ramach tej demokracji pozycji głowy państwa. Prezydenta od 22 roku. Właśnie, panie profesorze, bo to mi chodziło, o to mi chodziło, żeby usłyszeć to, o czym pan pisze w książce, o tym, że był pewien określony moment, w którym Jaruzelski zrozumiał, że się pomylił. Ale to proponuję zostawić i odesłać Państwa do książki, żeby dociec, który to był, tak, ja który miał zresztą. Nie, zdanie, bo panu czytaliśmy obydwaj naszą moją książkę. Tak naprawdę, proszę Państwa, pomysł na prezydenturę był dramatycznie inny niż ten, którym prezydentura została w 90 roku. Prezydent był wymyślony przez ekipę Jaruzelskiego jako ostatnia linia okopów broniąca komunizm. Nawet sobie przygotowałem. Tak. Okop Świętej Trójcy. Tak jest. Domagającego się wolności społeczeństwa. Dokładnie tak. Tak pan. Dlatego, proszę Państwa, skonstruowano przy okrągłym stole za zgodą opozycji.
przy negocjacje przy okrągłym, czy przy Magdalence, tam okrągły stół oczywiście był widowiskiem dla publiczności, samo gęste było przy okrągłym stole. Jednym z architektów tej konstrukcji był Lech Kaczyński, który był jedną z kilkunastu osób. Zresztą różne osoby się zmieniały, ale Lech Kaczyński był na wszystkich spotkaniach w Magdalence. I tam w Magdalence, w tym sporze, jaka ma być ta polska koabitacja komunistów z Solidarnością, komuniści chcieli jak najsilniejszej prezydentury, a Solidarność jak najsłabszej, no bo z góry powiadomo, kto że to będzie Jaruzelski prezydentem. Tyle tylko, że to wszystko, wszystkie te kalkulacje, rozwój wydarzeń, wynik wyborów z 4 czerwca wywrócił. Oczywiście nie mówimy w ogóle o kontekście międzynarodowym, a to mówienie w ogóle sensu nie ma, bo oczywiście o tej zmianie przede wszystkim zdecydował układ międzynarodowy, dopiero tę szansę skonsumowały wydarzenia w Polsce, a nie umniejszam znaczenia wydarzeń w Polsce, ale nie one były pierwotne. I Jaruzelski właśnie, ja to krok po kroku uważnie śledzę w książce, Jaruzelski w końcu roku 89 zrozumiał, że albo może właśnie bronić tego bastionu i on prędzej czy później pod szturmem tłumu padnie, albo może przystąpić do wspierania tej budowania nowej Rzeczypospolitej i to zaczął robić. To takim kamień graniczny bardzo ważny. Może nie mówmy, żeby Państwo doczytali. Gdzie był kamień milowy, gdzie był ten moment? Nie, no ale powiem, jak ktoś, proszę Państwa, ma ochotę, to ja przeczytam. Nie, kamienie milowe było, proszę Państwa, podpisanie przez Jaruzelskiego znowelizowanej konstytucji tej z końca PRL-u, z końca grudnia 1989 roku. Tak naprawdę ta konstytucja nowelizacja była dziełem rewolucyjnym. Wykreślono z bo my tam pamiętamy i dzieci ogłupiamy na lekcjach głosu, czy jak się raz nazywa, że to była ważna zmiana, bo orzeł wrócił, orzeł dostał koronę i państwo zmieniło nazwę. Tak jakby to miało w realnym, politycznym wymiarze jakiekolwiek znaczenie. Symboliczne. Oczywiście tak nie, że państwa, to oczywiście też miało znaczenie symboliczne, ale jeszcze większe znaczenie miał fakt, że z konstytucji PRL-u wykreślono wszystkie przepisy mówiące o Polsce jako państwie komunistycznym. Od tego momentu praktycznie Polska stała się państwem o liberalnej demokracji, choć jeszcze szereg przepisów pozostało PRL-owskich, ale nie mamy czasu, żeby o tym dokładnie mówić. I ostatnie zdanie, na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Jaruzelski musiał przeżyć piekło wewnętrzne, podpisać czy nie podpisać, ale jak już podjął decyzję, proszę Państwa, to był czas przerwy świątecznej. Między świętami a świętem trzech króli prezydent jest poza Warszawą. Jak myślę, środku prezydenckim jest poza Warszawą. Jaruzelski został w Warszawie, czekał w Belwederze pod parą. Konstytucję uchwali, zmianę konstytucji uchwalił Sejm. Przyklepał bez żadnej poprawki Senat i Jaruzelski od przywiezienia czekał oficer od Jaruzelskiego w Kancelarii Senatu, wziął tekst konstytucji, pojechał do Belwederu. Dwie czy trzy godziny po decyzji Senatu, że nie zgłasza Senat poprawek do ustawy sejmowej konstytucyjnej, Jaruzelski tekst podpisał. Żadnej innej ustawy, żaden prezydent w takim tempie nie podpisał, bo to jest tempo uwłaczające godności urzędu prezydenta. No przecież prezydent nie jest chłopcem na posyłki parlamentu. Nawet jak się całkowicie zgadza, wypada, żeby przynajmniej no, poczną mu to dostarczono, żeby chociaż atrament wysechł. Więc od tego momentu Jaruzelski już był tylko pomocnikiem Mazowieckiego. Praktycznie nic innego już w państwie nie robił, tylko oliwił tryby tej maszynerii. Ja wiem, że jak na sali są zwoleni przeciwnicy Mazowieckiego, to pomyślał, no proszę bardzo, Kornałeś potwierdza też o spisku Mazowieckiego z Jaruzelskim, żeby Polskę postkomunistyczną skonstruować. No proszę Państwa, ale nie o to mi naprawdę chodziło, naprawdę tak nie uważam. A po
potem Jaruzelski ustąpił i były wybory. Pan w tych wyborach w 90 roku szefował sztabowi Włodzimierza Cimoszewicza. Pan wierzył realnie, że ten kandydat w tym czasie, w tym określonym 90 roku, kiedy wszystko było na fali i to był festiwal Solidarności II, pan wierzył naprawdę, że może wygrać? Nie, no oczywiście, że nie, no proszę Państwa, pomyliłem się po prostu, bo rozważałem, że wybory prezydenckie to Tadeusz Mazowiecki, ale to klimat inteligencki Warszawy tak działał. Natomiast nie, no po pierwsze poprosił mnie o to Cimoszewicza. Przyjaźniłem się z Cimoszewiczem od czasów studenckich, jeszcze z uniwersytetu. Po drugie poprosił mnie o to Kwaśniewski, mniejsza z tym jakiego używając argumentu, bo może są na sali sympatycy SLD, to nie chcę dotknąć ich uczuć. Proszę powiedzieć, mam powiedzieć, mi się nie uda. Kwaśniewski mnie wezwał i mówi: wiem, że Włodek cię poprosił, ja byłem wtedy zastępcą przewodniczącego SLD. Wiem, że Włodek cię poprosił, żebyś został jako szefą sztabu. I wiem, że powiedziałeś, że się zastanowisz. Mam bardzo gorącą prośbę, żebyś się zgodził. Ja mówię: no ale Olek, czy ty zwariował? Przecież świetnie wiesz, no ja mam trening uniwersytecki, no to w ogóle nie nadaje się do kampanii, nie mam pojęcia. Co ty chcesz, przepraszam, nie mogę zacytować, eufemizm. Chcesz utrudnić kampanię Włodka? A on mówi: nie. Wiesz co, ja wiem, że ty masz te wszystkie mankamenty, ale masz jedną zaletę taką, którą nikt na rozbracie poza mną, bo wtedy siedziłaś po ASD, tylko na rozbrat po Białym Domu. Ty masz taką jedną, jesteś jedyną osobą w tym gmachu poza mną, której oni tej cechy nikt nie mają. A jak to jest taka? Widzisz, wobec niego lojalny. Nikt poza tobą i mną wobec niego w tej kampanii nie będzie lojalny. Zwłaszcza jak będzie w miarę dobry wynik. Więc nie do końca miał rację, chociaż w tej kampanii rzeczywiście widziałem wielu aktywistów SDRP, którym zbyt dobry wynik Cimoszewicza, a więc nie członka SDRP, nie był smak. Ale nie, ja nie Cimoszewicz wtedy zdobył w tej pierwszej. Ach, proszę Państwa, zdobył czwarty wynik. Procent. 10%. Nie? 10%. Znaczy nie całe 10%. Wydaje mi się, że 9,21%. Ale mam nie, tak, a to był świetny wynik. Dawano temu kandydatowi sondaże dawały 2%. A ja pamiętam, Aleksander Kwaśniewski jest mistrzem takiego rozgrywania sytuacji i żeby zobaczyć, jak się rozkładają sympatie w ścisłym kierownictwie SDRP, zaproponował nam taką zabawę, że o wielką butelkę whisky, żeśmy się zrobili zakłady, ile procent, znaczy u progu kampanii, ile procent może być zyska w kampanii. Większość działaczy dawała od między 2 a 4%. No Kwaśniewski, który był pomysłodawcą tej kandydatury, dał 6%. Tak naprawdę myślał, że będzie między 4 a 5, ale ponieważ był tam 6. No a ja, ponieważ byłem już wtedy pobazany na kampanii, na szefa kampanii, to dałem 8%. Uważałem, że jak wynik pomnożę przez 2,5, to będzie dobrze. Więc wszyscy, żeśmy się gruntownie pomylili. I to był naprawdę wszystko wynik, ale wie pan, trzeba byłoby tylko kompletny polityczny idiota mógłby uważać w 90 roku, że kandydat komunistyczny może wygrać wybory. Zwłaszcza, że też nikomu nie przyszło do głowy, żeby być coś takiego jak Tymiński. No właśnie, to chciałem zapytać, bo to było odkrycie tego czasu, druga tura, prawda? Ten człowiek znikąd, który się pojawił i nagle przeszedł do drugiej tury z Wałęsą. Pan o tym zresztą też pisze, wspominając o tej zasadzie domicylu, która jest pozostałością po tym Tymińskim, czyli obowiązek
zamieszkiwania kandydata w kraju przez jakiś tam dłuższy czas, nie pamiętam ile. Przez pięć. Przez pięć lat. I mamy w polskim prawodawstwie pamiątkę po Stanisławie Tymińskim. Czy ktoś z Państwa by chciał zadać pytanie gościowi? To w takim razie ja dalej pociągnę, jeśli mogę. Wałęsa wygrał w drugiej turze z wynikiem 75%. To był wynik, który się już nigdy nie powtórzył, jeśli dobrze pamiętam. No tak, tyle tylko, że wygrał z Tymińskim, proszę Państwa, więc nikt już Tymińskiego za przeciwnika nie miał. Polska się spolaryzowała. Więc oczywiście ma Pan rację, to był najwyższy wynik wyborczy. Też moim zdaniem, jeśli chodzi o rekordy wyborcze, to do tej pory nie pobity rekord ustanowił nie Wałęsa, tylko Kwaśniewski, no bo wygrał wybory. Wygrał batalię o reelekcję. Wszyscy prezydenci przystępowali do tej batalii, aż wszyscy. Wałęsa przystąpił, Komorowski przystąpił, Kaczyński zamierzał przystąpić, no bo zawsze marzeniem urzędującego pierwszą kadencję prezydenta i celem jest reelekcja. Nawet jak się prezydent nie zarzekał, jak no to jest oczywiście rzecz stała. I Wałęsa przegrał z Kwaśniewskim, Komorowski przegrał z Andrzejem Dudą. No, a wszystko wskazuje na to, że Lech Kaczyński też nie miał żadnej szansy na wygranie prezydentury, chociaż no dzisiaj. Kandydatem byłby Komorowski. On już był wtedy wybrany w wyborach, w prawyborach na formie, więc kandydat był oczywisty. Natomiast jak się patrzy na badania sondaży, na wyniki, no, na całą tą sytuację, no to na wynik Jarosława Kaczyńskiego, no, który jednak przegrał z Komorowskim, a był w sytuacji, to zabrzmi potwornie, ale to jest stwierdzenie politologiczne. No. Po katastrofie smoleńskiej, po dramacie smoleńskim brat praktycznie z roku prezydenta no, był o wiele korzystniejszy w sytuacji wyborczej niż prezydent musi ubiegał reelekcję. Wszystkie badania, które prowadzono, także wewnętrzne badania PiS-u pokazywały, że Lech Kaczyński nie ma żadnej szansy na reelekcję. Także, ale rzeczywiście w bezwzględnych liczbach w pierwszej kadencji Lech Wałęsa jest prawdziwym rekordzistą. Ale to tylko badania, prawda? Bo jak wszyscy pamiętamy, w 2015 roku w styczniu wszystkie sondaże dawały wygraną w przyszłych wyborach prezydenckich Bronisławowi Komorowskiemu. Ja sobie napisałem, pamiętam, że chyba 70-60 kilka procent miał w tych sondażach. Adam Michnik wtedy powiedział w telewizji, że Komorowski, żeby przegrać, to musiałby po pijaku na pasach przejechać niepełnosprawną zakładnicę w ciąży. Zresztą tutaj był i wspominał to, ale jednocześnie wspominał, że on to powiedział w określonych uwarunkowaniach, to znaczy wtedy, kiedy Komorowski miał te 70%. Co się stało? Początek stycznia. Tak. Początek 2015 roku. Co się stało takiego w sztabie Komorowskiego albo samym kandydatem, że za pół roku z tych 70% przegrał z politykiem absolutnie trzecioligowym i nierozpoznawalnym? No, pan był najbliżej, pan wie. Proszę Państwa, nie wiem. Z tym, że to mamy dłuższa opowieść. Pokrótce chociaż. Ciekawe bardzo. Wróciliśmy się rolami. Zawsze prawie do skrótów namawiam, a teraz rozwinięcia. Proszę Państwa, ja to bardzo szczerze i bardzo obszernie opisuję w mojej książce, więc jeśli chodzi o szczegóły, to Państwa tam odeślę. Najkrócej mówiąc, sprawdziło się biblijne powiedzenie, często przez Komorowskiego przywoływane, że pycha kroczy przed upadkiem. Z tym, że ja, zresztą piszę to w książce, mógłbym całą oddzielną książkę napisać, żeby tą tezę udowodnić, nie tylko o moje wspomnienia, ale o naszą materiał,
twardy dowodowy, który narósł. Zemściła się sytuacja na Komorowskiej w Platformie Obywatelskiej. Po pierwsze, zemściła się filozofia prezydentury Komorowskiego, że nawet jak się różnie z Platformą, to rachujemy sobie kości w czterech ścianach kabinetu, zero wojny na górze. Więc przy takiej, bo Komorowski uważał, że uwłacza godności prezydenta. Prezydent jest symbolem państwa, prezydent ma być arbitrem, prezydent ma łączyć, a nie dzielić, w związku z czym jakiekolwiek wojny wywoływane przez prezydenta nie przystoją temu urzędowi. I robił to bardzo konsekwentnie. No ale to ułatwiło dorobienie go mordy w kampanii wyborczej, że był absolutnie bezwolny wobec Platformy, że był na posyłku Tuska. Jak się upatrzył na tą prezydenturę, ja o tym piszę książkę. To widać pola konfliktów z Tuskiem i widać sytuacje, w których Komorowski wymusza pewne rzeczy na Tusku. Bo prezydent ma ogromne imperium władzy. Nie da się rządzić krajem wbrew prezydentowi. To znaczy, to się po prostu nie opłaca. Nawet jak to ktoś próbuje robić, to cena jest nieopłacalna. A zwłaszcza, że Platforma nie miała takiej możliwości, bo nie miała z PSL-u 60%. No a żeby uchylić weto prezydenckie, a to najbardziej pod formą atomową bronią prezydenta jest weto, to proszę Państwa, to tyle tylko, że właśnie ta filozofia się na Komorowskim zmieściła i udało się, tak proszę bardzo. Rozumiem. Proszę Państwa, a jeszcze bardziej się zemściła, znaczy tam młodych czynników było wiele. W książce jednej rzeczy nie piszę, chociaż mieliśmy wtedy takie sygnały, a teraz te kroki się mnożą, za chwilę o tym będą dwa zdania, ale powiem jeszcze jednej sprawie. Zemściło się najbardziej na Komorowskim, zemściło się to, że on całkowicie swoją kampanię wyborczą dał Platformie Obywatelskiej, a Platforma Obywatelska doszła do wniosku, nawet się z tym nie kryli, że, jak to oni mówili, Bronek ma wygraną w kieszeni, my mamy pewne kłopoty wizerunkowe, to my wykorzystamy kampanię Bronka do polepszenia naszych sondaży. I zrobili to naprawdę znakomicie, tak utożsamili Komorowskiego ze sobą, że zredukowali poparcie Komorowskiego do, może nie do swojego wymiaru, bo tam miał 10% więcej, ale nie tyle Komorowskich pociągnął do góry, tylko oni Komorowskiego przytopili. Ja o tym piszę w książce, tam jeszcze jest znacznie więcej dowodów. No to koronny dowód, jak ja o tym usłyszałem, to gryzłem niemalże stół ze złości, że będzie 16 bronkobusów, proszę Państwa. No jak może być 16 bronkobusów? Każdego by się pytał. Wiadomo, czy bronkobus, czy dudabus, czy kwach, prawda, słynny Kwaśniewskiego. To jest okręt admiralski. No na ilu okrętach we flocie może flaga admiralska powiewać? Na jednym, bo to jest ten okręt, na którym przebywa admirał, prawda? No i, a tutaj było 16 bronkobusów. I prawda, ludzie mamiono przyjęcie bronkobus, przechodzili, a tu wychodzi poseł Platformy, do którego mieli 100 pretensji, albo samorządowiec, który przegrał wybory samorządowe niedawno i usiłuje progeperować swoją pozycję w kandydowaniu na listach. No i uważali, że kampania Komorowskiego będzie tym balonem, który Platformę wyniesie wyżej nad powierzchnię. Tymczasem się okazało, że ta kampania stała się balastem, że balon przygrzmocił o ziemię i tyle. Jednej rzeczy nie wiemy o tym dwa zdania, myśmy już mieli takie sygnały, bo docierały do nas sygnały, że PiS skorzystał z oferty przetestowania w Polsce
technik propagandowych, o internet głównie chodzi, które potem wykorzystano w kampanii Trumpa. No, uważaliśmy, że to plotka. Zero na to nie ma dowodów, poza jednym. Teraz... Wygrali wybory. Nie, a nie jeden. Wygrali, ale no, na pewno jedna z rozstrzygających bitew, gdzie się najbardziej dostali łupnia, była w internecie, to nie ulega wątpliwości. No ale proszę Państwa, teraz nie wiem, pewnie Państwo tego nie śledzicie, wybuchł skandal z tą angielską firmą, która przejęła dane z Facebooka i właśnie wykorzystała te dane z Facebooka w kampanii Trumpa. Ta firma się też przyznała, znaczy inaczej, jedna z bardzo ważnych gazet brytyjskich, mająca wgląd w kulisy śledztwa przeciwko tej firmie, poinformowała, że ileś tam adresów, kilkaset tysięcy czy więcej, to były adresy z Polski. No przecież adresy z Polski nie korzystają w kampanii Trumpa, prawda? No bo to Polacy na Trumpa czy na Clinton nie głosowali. Więc to jest taki drog, który pokazywał, że w tych plotkach, które do nas docierały, tak to jest w polityce, prawda? Jak trzy osoby wiedzą, to o hermetycznej tajemnicy nie ma mowy, prawda? Więc nie wykluczone, że coś jest na rzecz, że rzeczywiście, bo kampania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa miała wiele podobieństw, więc być może, że analitycy amerykańscy doszli do wniosku, że warto przetestować pewne nie na myszach, tylko na ludziach. I być może rzeczywiście zaoferowano taką logistyczną pomoc. Skąd więc wiemy, że kampania Andrzeja Dudy nie ma logistyczne wsparcie niektórych ośrodków amerykańskich. No, ale to nie jest badane. To prędzej czy to pewnie coś jeszcze uleje z tego. Ale tak naprawdę nie ma co składać. Przegraliśmy w wyniku własnych błędów i tyle. No. Znaczy nie ma co tu odwijać rzeczy bawełne. Jest pytanie, proszę bardzo. Panie profesorze, dwa pytania. Pierwsze dotyczące wagi tych prezentów, o których Pan mówił. Czy w kontekście historii 30 lat transformacji Polski, nie czytałem tej książki, przyznaję się, pierwszy raz ją widzę. Zaznacza Pan rolę jednego z tych prezydentów, który odegrał najistotniejszą funkcję w, nie wiem, no, w przejściu Polski no, do innej strefy wpływów ekonomicznych, społecznych i ewentualnie kto to jest, Pańskim zdaniem? Słyszeliśmy o tym, jak oceniał Pan rolę Jaruzelskiego, moim zdaniem bardzo istotną, z tym podpisem i decyzją o tym, że nie wyprowadzamy czołgów, tylko zaczynamy rozmawiać. Ale czy są jeszcze inne postaci, które tutaj w tym wypadku należy wskazać? Drugie pytanie dotyczące współczesności, czyli tego, co dotyczy czasu w połowie kadencji, w której się znajdujemy. Czy to wyznaczy po tych 30 latach nową formułę funkcjonowania partii politycznych, odpowiedzialności, struktury tych partii politycznych, kampanii wyborczych? Czy wyciągniemy wnioski te, które nie wyciągnęło SLD wcześniej, które nie wyciągnęła Platforma, a które wyciągnął PiS i skutecznie doprowadził do tego, że po tylu próbach, które podejmował, był konsekwentny, zrobił to zgodnie z wymogami współczesności, czyli internet i dotarcie przez różne grupy społeczne do tych małych miejscowości, bo jak jeździłem po wsiach, to widziałem plakaty Dudy, nie widziałem plakatów Komorowskiego, a więc oni potrafili dotrzeć w te miejsca zabite deskami, że tak powiem. I czy to jest ten moment, w którym będziemy budowali pewną nową rzeczywistość broniącą zasad demokratycznych i tych sukcesów, które Polska uzyskała na przestrzeni 30 lat? Dziękuję. Bardzo ciekawe pytanie, dziękuję. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że tym prezydentem, który trwale przesądził, no, że Polska została przesunięta ze wschodu na zachód, a w Polsce okrzepł ten ład, który był ładem bardzo chybotliwym jeszcze przez pierwsze kilkanaście miesięcy, to jest prezydent Lecha Wałęsy. Ja za to niezwykle cenię Lecha Wałęsę,
To było zresztą moje wielkie rozczarowanie, bo ja miałem przystępując do pisania tej książki, do gromadzenia materiału bardzo negatywny wizerunek prezydentury na Hanowerce. W jeden sposób, który na początku lutego 1995 roku, tak jak 459 pozostałych kolegów, szykował się do obrony parlamentu przed desantem nadwiślańskich jednostek wojskowych MSW, prawda, na rozkaz OSZ mających spacyfikować parlament. I to wcale dzisiaj się uśmiechamy, ale to wcale nie było takie realne. Gdybyśmy mieli przed oczyma palący się Biały Dom, czyli siedzibę Dumy, którą Jelcyn rozstrzelał czołgami po prostu. Więc rozprawa prezydenta charyzmatycznego, cieszącego się wsparciem sporej części społeczeństwa z nielubianym parlamentem, wcale się nie wydawała taka abstrakcyjna. I ja gruntownie przewartościowałem symbolę na Wałęsę. To była prezydentura bardzo skomplikowana. Taka jak człowiek patrzy na tą pianę, którą ja miałem, tej prezydentury, którą ja miałem przed oczyma właśnie jako bezpośredni obserwator, to tam wydaje się, że po tej pianie, że to jest słaba prezydentura. Ale jak człowiek tą pianę rozgarnął i doszedł do prawdziwej tafli tej prezydentury, to jest prezydentura znacząca. Właśnie dlatego, że przy całej swojej osobowości Lech Wałęsa niesłychanie konsekwentnie właśnie wspierał tą zasadniczą przebudowę, tak w wymiarze międzynarodowym, jak i wewnętrznym. Za największe zresztą osiągnięcie tej prezydentury uważam to, że on, chociaż wygrał wybory, zapowiadając, że spuści po ostrej brzytwie Balcerowicza, to stał się głównym protektorem Balcerowicza. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie Lech Wałęsa, to Balcerowicza i jego ludzi i jego reformę przegoniono by na cztery wiatry już w grudniu roku 90. On jeszcze, proszę Państwa, przez rok był wicepremierem i praktycznie robił w rządzie Bieleckiego to, co robił wcześniej w rządzie Mazowieckiego. Na tyle to już ukrzepło, że chociaż Olszewski przyszedł z programem zasadniczej zmiany kursu, to w gruncie rzeczy siłą inercji wiele tych rzeczy trwało, a potem SLD też dobiło stójkę na dwunastnicy, jak to mówił Kwaśniewski, i chociaż wygrało wybory dzięki krytyce Balcerowicza, to w gruncie rzeczy kolejni ministrowie finansów, w gruncie rzeczy główny z rąk tego utrzymali, zresztą pilnował też tego prezydent Wałęsa, prawda? Gdyby chciano rozkołysać tą łódź, jeśli chodzi o te twarde zręby gospodarcze Balcerowicza, to by tego Wałęsa nie pozwolił. Bo on sobie tak naprawdę tą wojnę podjazdową z SLD wygrywał dosyć skutecznie. Także to uważam, tak, na pana pytanie jest jak odpowiedź. Lech Wałęsa, powiedziałem już dlaczego. Co do współczesności, pan ma rację. Żyjemy w czasach w Polsce i w naszym kręgu cywilizacyjnym euroatlantyckim, kiedy rodzi się, kiedy już się narodziło coś nowego. Czyli mamy do czynienia z kolejną fazą niebywałego pogłębienia życia politycznego i uczestnictwa w życiu politycznym. My sobie w naszym codziennym myśleniu nie zdajemy sprawę, jak długo i jak bardzo życie polityczne było elitarne. Politykę powiedziałem elit, wykształconych, majętnych, obytych ze sprawami publicznymi. Pierwszym takim wstrząsem było upowszechnienie prawa wyborczego. Czyli to jest przełom XIX, początek właściwie XX wieku, bo Polska była jednym z pierwszych państw, które przyznało prawa wyborczego kobietom, a to 1918 rok. No, trudno mówić. Kiedyś, jak mówiono o powszechnym prawie wyborczym, to myślano o mężczyznach, kto by myślał o kobietach, prawda? Więc jak się różne siły polityczne domagały powszechnego prawa wyborczego, to oczywiście tylko dla mężczyzn. No ale to jest dla nas oczywiście tylko połowa tego prawa. Więc jeśli chodzi, więc to jest początek XX wieku. I całkowicie reguły gry politycznej się musiały zmienić. Jak w życiu politycznym, poprzez kartkę wyborczą, zaczęły aktywny udział brać już niewybranej, liczone setkami, tysiącami czy setkami tysięcy elity,
tylko szeroko pojęty, tylko jak podmiot polityki rozszerzył się na społeczności wielomilionowe. A my dzisiaj, głównie dzięki mediom elektronicznym, ale dzięki też właśnie nowoczesnym technikom komunikacji, internetowi coraz bardziej, no tak niesłychanie poszerzyliśmy głębię życia politycznego i dopuściliśmy całe nowe środowiska no, do właśnie współuczestniczenia w życiu politycznym. Dzisiejszym pomysłem na zagospodarowanie tych nowych podmiotów w polityce jest populizm. Czyli schlebianie ich gustów, przekupywanie ich, prawda? Taka stara zasada rzymska. Trzeba schlebiać ludowi, że rządzi, ale tak naprawdę trzeba mu dać chleb i igrzyska, prawda? Zawsze jeśli jakiś chrześcijanie do rzucenia albo znajdą, prawda? Więc dzięki temu przez dwa wieki cesarze sobie radzili z ludem Rzymu dosyć sprawnie. No ale oczywiście to ja uprościłem tę receptę, ale wszędzie na świecie, gdzie właśnie zrozumienie tego faktu i skapitalizowanie tych nowych środowisk uczestniczących w polityce ma miejsce, tam wszędzie wygrywa się dzięki populizmowi. Czy to będzie coś trwałego? Ma pan rację, ja też tak uważam. To, co było, to już się nie wróci, prawda? Restytuować, tak jak się nie udało przy powszechnym prawie wyborczym, restytuować ładu z ordynacji kurialnej, tak nie da się restytuować tego ładu. Trzeba na pewno ten ład się trzęsie. Na pewno to nie będzie łatwe. Na pewno będą ofiary. Wydaje mi się, że środowiska liberalne w Polsce są takimi ofiarami właśnie tej wielkiej transformacji. No same są sobie tego winne, bo nie dostrzegły tego procesu, prawda? Nie próbowały znaleźć narzędzi na ten proces. Jeśli twierdzą, że ktoś to rabunkowo zagospodarował, no to jak tak, to trzeba było to mądrze zagospodarować. Nie chciałeś lisa w kurniku, to trzeba było samemu ten kurnik zadbać, prawda? I tego zapewnić normalne funkcjonowanie tego kurnika. Więc, ale uważam, że dzisiaj nikt nie może powiedzieć, jak to się ostatecznie wyklaruje. Śmiem twierdzić, opierając się na innych takich wielkich transformacjach społeczno-politycznych, że jakoś to się utrzęsie, ale być może na starość już to na siłę jakiejś nadziei, prawda? Być może już będziemy w takich anormalnych czasach funkcjonowali przez bardzo długo, a może już do końca. Bo jeśli te czasy byłyby tak nienormalne, to pewnie na koniec nie będzie trzeba poczekać, prawda? Bo we współczesnym świecie rządy populistów, którzy dla osiągnięcia doraźnego efektu w sondażach czy na Twitterze zrobią wiele, na przykład zagrożą naciśnięciem atomowego guzika, prawda? A groźby mają to do siebie, że prędzej czy później ktoś to spełni, no to się może naprawdę źle skończyć. Ale ja uważam, że jeśli historia jest mistrzynią życia, to ona nakazuje na ten optymizm, że to się jakoś utrzęsie, ucywilizuje, że świat znajdzie mądry sposób na zagospodarowanie tego, ale to już na pewno będzie inna polityka niż poprzedniej epoce. A my w gruncie rzeczy żyjemy na przełomie tych epok i niektórzy jeszcze tęsknimy za tą, która minęła, ale to jest zła tęsknota, bo ona blokuje znalezienie się w nowej rzeczywistości. Nie widzę pytań, zadam taki, pozwolę sobie zadać w takim razie ostatnie. Nie wspomniał pan w swojej książce o tym, że prezydent Bronisław Komorowski we wspólnotowej pamięci był na Ślązaku zapisał się raczej źle, bo jak utrzymuje wielu z nas, głównie Ślązaków, popełnił kilka poważnych błędów, znaczy wypowiedzi, które bardzo mocno uderzyły w taką górnośląską wrażliwość historyczną i wspólnotową.
Kilka razy przy okazji fetowania rocznicy III Powstania Śląskiego mówił o powrocie do ojczyzny, stosując nomenklaturę, symbolikę prawie że z poprzedniej epoki. Bardzo negatywnie też wypowiadał się o powrocie. A to nie był powrót do ojczyzny? Główny Śląsk był 600 lat poza Polską, więc czy to był powrót, czy to było przyłączenie, to dla wielu środowisk ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza tutaj na Górnym Śląsku. No, większą część swojej historii Śląsk był poza Polską. Prawda? Znaczy, widzę, że się różnimy w poglądach na historię Śląska. Ale nie był dłużej poza Polską niż w Polsce. Ja jestem historykiem II Rzeczypospolitej i ja sobie zdaję sprawę z ostrości podziałów na Śląsku. To nie było tak, że cały lud śląski chciał w 18 roku znaleźć się w Polsce. Znaczna część tego ludu chciała pozostać w Niemczech. Tak posieczyło Niemcami, bo się uważało, że nawet że Niemcy to są porządne, stabilne, to dziadostwo z Kongresówki, prawda, z Zabrynicy, to nigdy nie wiadomo jakie będzie. Więc ja to wszystko wiem, tylko ja też wiem, że bardzo wielu ludzi, wiem, że Górnoślązacy, typowy lud pogranicza, prawda? I w tym coraz bardziej krzepnącym w narody obszarze, jakim była wschodnia czy środkowa Europa, jak wszystkie ludy pogranicza, mieli oni do wyboru trzy drogi. Albo opowiedzieć się za polskością, albo za niemieckością, albo za śląskością. Nie łudził się. Ja wyczułem pański śląski patriotyzm, ale jako historię II Rzeczypospolitej nie mam złudzeń, że zwolennicy śląskości u progu lat 20, czyli trzeciej dekady, czyli lat 19-21, byli ruchem marginalnym w ogóle się liczącym. Realny ruch wtedy był kto za Polską, kto za Niemcami. I niech się pan nie gniewa, to nie jest wojsko Skowrońskiego, tylko to jest stwierdzenie historyka. Ci ludzie chcieli Polacy, górnoślązacy, którzy się czuli Polakami, chcieli wrócić do ojczyzny. I tak oni to mówili. To nie jest język Komorowskiego, tylko to jest język górnośląskiej, polskiej propagandy z tego okresu. I oczywiście nie ma co powtarzać Andron PRL-owskich, że jakimiś pociągami Niemców przywożono. Owszem, przywożono Górnoślązaków pociągami na głupie życzenie polskich władz. Ja to wszystko wiem. Tylko dlaczego prezydent nie zrobił czegoś, żeby zaskarbić tych, którzy mają... To ja powiem panu bardzo szczerze. Bo prezydent naprawdę bardzo się... Znaczy ja wiem, bo to moja proszka. Moim obowiązkiem było czytanie mediów górnośląskich, prawda, monitorowanie sytuacji, czytanie wszystkich wydawnictw. Frasiu, mam tą przewagę nad wieloma warszawiakami, że teraz to już nie, ale że w latach 2011-2015 już starannie tą sytuację monitorowałem. Romansu Platformy z Rasiem, prawda. Domyślam się, prawda? Byłem praktycznie na wszystkich spotkaniach w sprawie Górnego Śląska, także na tym takim najbardziej dramatycznym Wiśle. Słyszał pan tym spotkaniu? No właśnie. Prezydent Komorowski interesował się jak żaden inny prezydent sytuacją na Górnym Śląsku. To, co się dzieje na Górnym Śląsku, było przedmiotem jego głębokiej troski. Proszę Państwa, nie o wszystkich rzeczach mogę mówić, a nie chcę, żeby to zabrzmiało jakiejś sytuacji. Urząd Prezydenta jest faszerowany najróżniejszymi informacjami. Także
takimi, które się wydają być źródłem wszelkiej wiedzy, choć bardzo często są niewiele warte, to znaczy tajne czy ściśle tajne, prawda? Więc natomiast prezydent, powiem panu, kto ukształtował pogląd Komorowskiego. Prezydent opierał, myślał w sprawach Górnego Śląska tak, jak myślało kilkanaście osób, które on uważał, że są sumieniem Górnego Śląska. Nie Polski nawet, Górnego Śląska. Tylko może pan mnie tu przypiekać wszystkie moje części ciała, żeby mogli mi, na pewno panu listy tych osób nie przekażę, ale wiem, że dobór tych osób był niezwykle staranny, żeby to były osoby, które są poza podejrzeniem braku górnośląskiego patriotyzmu. I prezydent z tymi osobami się regularnie spotykał. To nie były osoby, które byłyby fanami Rasiu. To były osoby, które uważały, że jednak ten zrozumiały proces, to było prawda, tak naprawdę jak patrzymy na Raś, to mamy, czy na górnośląski patriotyzm, to mamy, to nie, mamy kłopot ontologiczny. Czy to jest naród instatu nascendi? Bo tego rodzaju faza w procesie narodowo-twórczym jest obserwowalna w każdej społeczności, która się kształtuje jako naród. No, bardziej w wieku XIX, czy na początku XX wieku, niż na przełomie XX i XXI wieku, ale wiele z nich jest podobnych. Czy mamy do czynienia jednak z innego rodzaju zjawiskiem? Więc być może osoby, które były mentorami górnośląskimi Komorowskiego w tej sprawie, być może popełniły błąd oceny sytuacji. Być może za tymi osobami mylił się też Komorowski. Ale na pewno Komorowskiemu się nie da zarzucić jednej rzeczy, że nie doceniał problemów, które są na Śląsku, że się tym nie interesował i nie szukał jakiejś jego zdaniem optymalnej dla Rzeczypospolitej linii postępowania. To jest na pewno zarzut absolutnie niesprawiedliwy. Tak jak przyglądałem się starannie losom wszystkich prezydentów, żaden inny prezydent poza Komorowskim tyle uwagi Górnemu Śląskowi nie poświęcał i temu problemowi. Co też jest zrozumiałe, bo problem, o którym pan mówi, jest problemem, który zaczął się coraz bardziej rozwijać z upływem czasu. Tego problemu na przełomie w latach 90. w takim kształcie jeszcze oczywiście nie było. Choć o nim nie mówiono. Choć korzenie zjawiska były rozwiązane. To nie dopytuję o tą listę osób. A nie, tak spróbujemy o to zapytać prezydenta Komorowskiego już za 3 tygodnie. Uprzedzę go o tym, żeby się przygotował do zastosowania zręcznej formuły. Na pewno jej nie wymieni. Proszę państwa, Komorowski jest bardzo lojalnym człowiekiem, jak się z kimś umówił na to, że to, co się mówi w czterech ścianach gabinetu, to tego dotrzymuje, no bo inaczej się nie da, straci się szacunek dla samego siebie. Oczywiście nie sądzę, żeby te osoby się wstydziły swoich poglądów, ale, ale na pewno nie sobie życzą sobie, żeby się okazało, że jakiś spisek antygórnośląski z pseudogórnoślązaków funkcjonował obok Komorowskiego, więc nie, to może pan zadać to pytanie, ale nie uzyskałem pytania. Pytałem o wrażliwość. Jeśli chodzi o wrażliwość, to ja uważam, że być może to doprowadziło do efektów, które się panu gruntownie nie podobają, ale na pewno ta wrażliwość była u Komorowskiego rozwinięta ponadprzeciętnie w porównaniu z jego poprzednikami. Proszę państwa, bardzo dziękuję za obecność. Przede wszystkim panu profesorowi, autorowi książki o prezydentach Rzeczypospolitej. Strasznie ciekawe, ja przeczytałem od deski do deski, bardzo szybko się ją czyta, bo pozwala przypomnieć wiele drobnych wydarzeń, albo pozornie drobnych, o których się zapomniało, a które dzisiaj mogą mieć kolosalne znaczenie dla zrozumienia polityki. Do państwa namawiam też do tej lektury, do uzyskania autografu autora. Dziękuję za to, że pan przyjechał, żeby porozmawiać. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
za spotkanie. Bardzo dziękuję. Patrzyłem jak stary belfer na miny za uważne słuchanie, takie dosyć wrażenie. Jasne, że to, co ja mówię, jest subiektywne, to oczywiste. Jest na pewno dla części z Państwa na pewno kontrowersyjne. Ja myślę, że warto jest urząd prezydenta bacznie obserwować i warto jest od urzędu prezydenta wiele wymagać. To jest potężny mandat, najpotężniejszy jak w Polsce jest, od całego narodu dla jednej osoby. To jest prezydencka przysięga. To jest wielka odpowiedzialność, jak to ujęto w Konstytucji Mocowej przed Bogiem i historią, więc uważam, że powinniśmy być wymagający wobec prezydentów i zbyt łatwo ich usprawiedliwiać. Ale patrzą sobie obserwować, co robią, no i uczciwie w ich rozliczaniu. Ja takie kryteria starałem się przyłożyć do prezydentów w tej książce i takie też kryteria przykładam do obecnego prezydenta, bo te dokonania poprzedników, wszystkich poprzedników, od Wałęsy wyłączam Jaruzelskiego, bo to prezydent pogranicza takiego, więc jego trzeba inną miarą mierzyć, nie chcę go tutaj. To inny jego mandat był, nie został prezydentem z woli narodu, tylko z mocy kontraktu, z przyzwolenia Solidarności oczywiście. Ale uważam, że właśnie tych kilku polskich prezydentów, Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński, Komorowski, to były znaczące i ważne dla polskiej prezydentury. To też zobowiązuje, prawda? To zobowiązuje każdego kolejnego prezydenta. I dlatego też tę książkę napisałem. I dziękuję Państwu za to spotkanie, no bo swoim uczestnictwem zdajecie się Państwo potwierdzać, że myślicie przynajmniej gotowością do debaty na ten temat w sposób podobny. Raz jeszcze Państwu dziękuję.